Znalezienie pozytywnych słów na temat Yakuza Kuno Neverland 2 niemalże graniczy z cudem. Przyspieszone tempo akcji, brak spójności i logiki, a przede wszystkim pominięcie wielu istotnych wątków występujących w mandze to główne zarzuty pod adresem tytułu. Przyznaję, że takie opinie wzbudziły we mnie sporo wątpliwości. Pełen obaw sięgnąłem jednak po kontynuację przygód Emmy i spółki, licząc, że nie będzie źle. Czy moje nadzieje miały jakikolwiek sens? O tym już za moment. Pragnę zaznaczyć, że w materiale występują spoilery, więc czujcie się ostrzeżeni, jeśli nie widzieliście drugiego sezonu Yakuza Kuno. Zapraszam do oglądania. Początkowo nic nie zwiastuje tragedii. Wszystko dzięki intrygującemu położeniu, w jakim znalazło się dzieci po opuszczeniu sierocińca. Uciekinierzy musieli bowiem opanować metody pozyskiwania pożywienia oraz wody, nauczyć się je oszczędzać, a do tego uważać na demony grasujące po ogromnym lesie. Położenie dzielnych bohaterów zwiastowało zatem walkę z własnymi słabościami oraz dramatyczne zdarzenia, czyli to, czego należało oczekiwać. Za chwilę jest jeszcze lepiej. Na scenę wkraczają bowiem nowe postacie, czyli Mujika oraz Sonju, demony, które nieoczekiwanie oferują dzieciom pomoc. Osobiście przyjąłem takie rozwiązanie z wielką radością. Po pierwsze, duet zaprzeczył stereotypowi, jakoby wszystkie demony pałały żądzą mordu, co urozmaica fabułę i otwiera nową ścieżkę fabularną. Twórcy postanowili skorzystać z niej bardzo szybko. Niemalże oszalałem ze szczęścia, gdy Mujika oraz Sonju zdecydowali towarzyszyć dzieciom w długiej podróży. Liczyłem, iż przeprawa pozwoli poznać nam przeszłość demonów, zarysuje ich osobowości czy wzbudzi obawy a propos ich dobrych intencji. Pragnąłem zobaczyć również, jak między dziećmi oraz demonami rodzi się coś na kształt przyjacielskiej więzi, co w takiej sytuacji było zupełnie naturalne. Niestety, ale żaden z tych aspektów nie został należycie nakreślony. Podróż skrócono bowiem do absolutnego minimum, pozbawiając ją wartości, jaką mogła emanować. To samo dotyczy pobytu dzieciaków wewnątrz schronu, do którego tak wytrwale zmierzali. Przyznaję, obserwowanie dzieci mogących nacieszyć się wreszcie chwilą spokoju, wspólnymi posiłkami lub grą na pianinie naprawdę daje wiele frajdy, ale czy nie powinniśmy oczekiwać więcej? Sytuację próbuje ratować klimat grozy, który zachwycił wszystkich w sezonie premierowym. Pierwsze wejście do schronu oraz odnalezienie przerażającego pokoju są momentami przyprawiającymi o gęsią skórkę. Takich chwil jest w odsłonie drugiej znacznie mniej, jednak nie to stanowi podstawowy problem Yakuza Kuno Neverland 2. Są nim gwałtowne przeskoki w czasie oraz rezygnacja z wątków, które powinny stanowić siłę drugiego sezonu. Dla przykładu, pobyt w schronie mogący uwypuklić zmiany zachodzące wewnątrz grupy, dać zabłysnąć Emmie oraz Rejowi, został straszliwie okrojony. Dzieciaki wykurzono ze schronu właściwie momentalnie, po czym akcja przeskoczyła o kolejny rok. Od tego momentu anime zaczyna staczać się po równi pochyłej, oferując przewidywalne rozwiązania i mało emocjonujące wydarzenia. Uosobieniem tych wszystkich problemów jest poniekąd Norman. Fakt, że towarzysz Emmy i Reja wciąż żyje, nie powinien stanowić dla nikogo żadnego zaskoczenia. Uśmiercanie głównych bohaterów na tak wczesnym etapie historii to zabieg wręcz niespotykany. Niespotykana jest również zdawkowość, z jaką potraktowano Normana i jego pobyt w ośrodku Lambda. Parę minut to stanowczo za mało, aby oddać pełen tragizm położenia chłopaka. Wówczas może jeszcze więcej emocji wzbudziłaby decyzja Normana o degeneracji demonów. Poglądy chłopca kłócą się z przekonaniami Emmy, pragnącej zażegnać konflikt w sposób pokojowy.
Odmienne stanowiska wnoszą do historii nieco dramaturgii, chociaż ciągły pośpiech uniemożliwia jej w pełni rozkwitnąć. Yakusoku no Neverland 2 cierpi również na brak pamiętnych momentów. Jedyny wyjątek stanowi degeneracja demonów. Widok cierpiących stworzeń, w tym małych dzieci, zapada w pamięci, budząc prawdziwy smutek. Obserwując gehennę demonów, ciężko nie obdarzyć ich współczuciem, nie pomyśleć o okrucieństwie świata Yakusoku czy świata rzeczywistego. Podobnych emocji nie wywołuje już finał historii. W gruncie rzeczy nie wywołuje on właściwie żadnych uczuć. Wszystko przez schematyczność, irytującą gorączkowość i brak elementu zaskoczenia. Fakt, że Izabela opowie się po stronie dzieci, był przecież oczywisty. Swoją drogą, dlaczego kobieta nie otrzymała większego pola do popisu? Czemu nie pozwolono poznać nam jej rozważań, które skłoniły kobietę do podjęcia tak ważnej decyzji? To wiedzą już tylko twórcy, albo i nie. Atak demonów został kompletnie pozbawiony dramaturgii, zaś szereg zdjęć, które rzekomo mają dać wgląd w przyszłe wydarzenia, woła o pomstę do nieba. Tak słabego, przyspieszonego finału nie przewidziałbym nawet w najczarniejszych wizjach. Mimo tego, że Yakusoku 2 postrzegam w kategoriach rozczarowania, tytuł potrafił dać mi jednak trochę radości. Pierwszą połowę anime śledziłem z naprawdę dużym zainteresowaniem. Mujika oraz Sonju wnieśli do historii trochę kolorytu, chociaż ostatecznie zaprzepaszczono ich potencjał. Poczynania dzieciaków dostarczyły mi wiele radości, a dla Emmy dalej rzuciłbym się pod tramwaj. Tytuł posiada jednak zbyt wiele wad, by mógł stanowić dobrą, a nawet niezłą kontynuację. Przeskoki w czasie, niewystarczające poświęcenie uwagi Emmie, Rejowi, Izabeli oraz Normanowi, brak zawirowań wewnątrz grupy, pominięcie postaci z drugiego planu, słabe CGI, aż wreszcie kiepski finał, to według mnie największe wady tytułu. Osobiście jestem zszokowany, iż Yakusoku 2 ujrzało światło dzienne w tak niedopracowanej formie. Natrafiłem na informację, jakoby anime nie zekranizowało co najmniej czterech istotnych arków mangi. Powtarzam, czterech. Skoro twórcy zdawali sobie sprawę, że nie dadzą rady przenieść na ekran całej historii, to po jaką cholerę robić to na pół gwizdka? Przecież było jasne, iż widzowie się wściekną i nie zostawią na anime suchej nitki. Czyżby twórcy tak bardzo wierzyli w sukces okrojonej adaptacji? Jeśli tak, mocno się przeliczyli. Yakusoku no Neverland 2 jest chyba pierwszym sequelem w historii anime, który tak bardzo odstawałby poziomem od pierwszego sezonu. Sequelem, który w takiej formie nie powinien nawet powstać.